Słuchajcie, dziś jest 20. rocznica, jak jesteśmy w Unii Europejskiej i w związku z powyższym jedziemy na Plac Wolności, bo tam podobno będą jakieś super uroczystości. Widziałem na fejsie, polajkowałem, wyraziłem zainteresowanie. No to jedziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. Oczywiście bez dachu, bo ciepło. Jak widzicie, zaczynamy hardkorowo i ona prowadzi. A w twojej pani się pan. Wszędzie pani. Wczoraj sobie siedzimy przy kawce wieczorem. Chłopaki podeszli po autografy. Szaleństwo. Zdejmowali te wszystkie banery, w sumie ja też zdjąłem, no to znowu miasto uzyskało dawny urok. O, tam też wisiałem. W sumie jakieś 50 banerów. A kto ma wisieć, nie utonie. Przywitaliśmy się z panem burmistrzem. Witam wszystkich mieszkańców. Na Czarniecki, do Poznania, Poznański, za Boże. Na ojczyzny radowania, wrócić się przez morze. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej, a polskiej, całowicie bardzo ładny. Jest ok. Pierwszy medal, jaki dostałem w życiu. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć. Nasze władze miejskie nie zorganizowały na tą rocznicę absolutnie nic. To, co widzieliście, to był, że tak powiem, naturalny zryw. Burmistrz elekt, który wcale nie musiał tego robić, zorganizował to wszystko. Ludzie przyszli po prostu na spontanie. Ten zespół też wystąpił, bo po prostu uważali, że powinni. No wiecie, faceta poznaje się potem, jak kończy. No tak średnio kończy ta nasza władza, powiem. Ale następna już zaczęła z przytupem. Będzie dobrze. Ja wiem o tym. Będzie dobrze.
burmistrzem, jeszcze elektem. Zaprzysiężenie będzie zaraz po długim weekendzie. No i wtedy będzie zmiana władzy. O, jaki hałas. A na razie pozdrawiamy wszystkich uczestników i tych, którzy będą to oglądać, bo to też w jakiś sposób uczestnictwo. No i powiem szczerze, będę namawiał wszystkich, żeby brali udział w takich imprezach, no bo kurczę, no musimy, Czarnków nas łączy. Moi drodzy, to nie jest rano, już jest prawie południe, zobaczcie, godzina 11:30. Dzisiaj mamy 2 maja. Jesteśmy świeżo po obchodach pierwszego, a ja byłem tylko założyć bluzkę, bo normalnie jest tak gorąco, że latam w samych gaciach, a chciałem jakoś kulturalnie wyglądać i nie chwalić się swoją umięśnioną klatą. Słuchajcie, najpierw tak, po kolei. Praca w re. Tu mam jeszcze... Iwona mi tu wystawiła, zapomniałem. Słuchajcie, to wygląda jak gówno, ale to są fusy. To są fusy od skawy. My zawsze jak z ekspresu wycząsamy to do puszki i wierzcie mi, jeden z najlepszych nawozów na pomidory. To są właśnie te fusy i to, co może wcześniej widzieliście, jak mieszałem, w każdym był też popiół z pieca, tak? Ale tylko peletowy, tak? Z peletu jest bardzo fajny nawóz. Jak to dacie plus te gówno w granulacie, super, już nic nie trzeba. Tutaj szybciutko widzicie pomidory, one są tuż przed posadzeniem. Wszystkie ładnie wyrosły, także możecie sobie zobaczyć. Tak prawidłowo wygląda sadzonka pomidora, nie może być inaczej. No, a teraz zobaczycie, jak wygląda szklarnia. Zostawiłem sobie parę banerków i te banerki jak najbardziej zużywam. Wiadomo, oryginał ładniejszy. Ale słuchajcie, po co sobie zostawiłem parę tych banerów? Właśnie wstawiam tutaj te wiaderka i powiem wam, że jak jest na biało, to już jest wyczuwalne. Tutaj jest dużo chłodniej niż jak było czarne podłoże. Także jeżeli gdzieś ktoś ma jeszcze dostęp do banerów, czy albo pozrywał z jakichś tam płotów i nie wie, co z tym zrobić dalej, no to jeżeli ten kandydat jest brzydki i nie chce go sobie powiesić na ścianie, to może zrobić coś takiego. Właśnie. Wyłożyć szklarnię albo folię. I to tak jakby to było zacienione. Tu jest naprawdę dużo, dużo chłodniej. Ale daj. Wam pokażę na tej naszej stacji pogodowej, jak to wygląda w praktyce. Zobaczcie. Ta szklarnia wyłożona ma 28 stopni, a te dwie są poza skalą. Taka jest właśnie różnica. To znaczy poza skalą, czyli jest powyżej 65 stopni. Jak już jest powyżej 65 stopni, no to wtedy te czujniki się odłączają, nie? Także widzicie, jaka jest różnica. Ponad 65 stopni i tu 28, co daje biała podłoga. No. A tu w ogóle nasze hulajnogi. Widzicie? Już gotowe do sezonu, ale o tym w jednym z następnych odcinków.